Zgłaszam się do twórców tej gry, aby szklaną kulę zamienili na szklaną kurę. Wszyscy na raz. Metodą eliminacji. I trzy, dwa, trzy. Raz. Witek jeszcze nie wie, ale ja wiem, że na stole został już tylko król kot i odkurzacz. I kto ma niższą? Oj, boję się, że będzie zemsta. Będzie zemsta, już się boję. Zwierzaki rządne władzy to szybka imprezowa gra karciana ze strategicznym pazurem. Gra jest przeznaczona od 2 do 6 graczy od 7 roku życia oraz jej rozgrywka trwa około 15 minut. W tej grze będziemy posiadać tylko jedną kartę na ręce. Na takiej karcie znajdziemy jej nazwę, przypisaną liczbę oraz akcję. Karty mamy ponumerowane od 1 do 10 i niektóre występują wielokrotnie. Na początku swojej tury dobierasz kartę. Następnie wybierasz, którą kartę chcesz zostawić sobie na ręce, a którą zagrać. Rozsądnym rozwiązaniem byłoby zatrzymać kartę o wyższej wartości. Ale nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie, co bardzo dobrze pokaże wam nasza rozgrywka. Wybierasz jedną kartę, którą zagrywasz i musisz wykonać przypisaną do niej akcję. Przykładowo myszołapka, dobierz wierzchnią kartę z talii, w tajemnicy ją obejrzyj, a następnie wsuń do talii w dowolnym miejscu. Dobieramy taką kartę, królewski odkurzacz. Jeśli na końcu rundy ta karta jest na twojej ręce, wygrywa z królem kotem, czyli z kartą o numerze 10, a jest to najwyższa wartość. Powiedzmy, że jest to karta, która nikomu się na początku nie przyda, dlatego kładę ją na wierzchu talii. I tak naprzemiennie gramy po jednej akcji, aż zostanie gracz z kartą o najwyższej wartości. Wtedy zgarnia taki oto żeton korony. Rozgrywka pełna emocji do samego końca, zobaczcie, który z nas jest najbardziej rządny władzy. To my, zwierzaki rządne władzy, a jest ze mną Kuba. Arr. Oraz Witek. Co to było? Pies to rządny był władzy? Zew ja... natury. To był jakiś kundel rządny władzy. Jeszcze nie rozdałem kart, zrobię to wszystko teraz, najpierw je potasuję. Jak wiecie, my tu zawsze idziemy na żywioł, nie ma ustawianych rozgrywek. Oczywiście nic nie sugeruję, że gdzieś są ustawiane, ale my tak się nie bawimy. Dlatego tak, talia jest... My jesteśmy uczciwi wobec naszych widzów. Talia jest potasowana, bierzemy pierwszą kartę z góry i ją odrzucamy. Właściwie to jej nie odrzucamy, tylko chowamy. Po prostu chowamy kartę i nie wiemy, jaka karta została schowana, żebyśmy mogli tutaj być troszeczkę zdziwieni bardziej. Rozdam karty, proszę, po jednej karcie. No cześć. Kładziemy talię na środku i teraz musimy ustalić pierwszego gracza. Kości mam wszystkie schowane. Jak to? Zagrajmy w marynarza, klasycznie, najstarsza gra świata. Albo dobra, nie. A jak tam marynarz? Dobra, że... Kamień, nożyce, papier. Dawaj, wszyscy na raz. Metodą eliminacji. I... Raz, dwa, trzy. Dobra, czyli odpadasz. Ty odpadasz, Arek wygrał. Tak. A ja go pociągnę. No dobra, no każdy co innego. Ale to czyli co, ja pierwszy, ty drugi, ty trzeci. Dobra. Ja wygrywam go, on wygra ciebie. Dobra, ale ja ciebie. Tak. Ale dobra, jest okej, okay, nie ma problemu. To nie, następnym razem muszę jakąś kość przygotować. Czyli Witek będzie pierwszy, później Kuba, później ja. W związku z tym, że jestem łysy, a zimą potrafi być naprawdę zimno w głowę, to przydałaby mi się jakaś czapka. Ale korona też może być. Całe nic. Życie byłem drugi. A ja byłem pierwszy. Pozostaje tylko zacząć rozgrywkę. Zapraszamy. Jestem rządny władzy. Ja zagrywam. Ja biorę kartę. Bierzesz kartę jedną. Ojojoj. Wybierasz sobie i zagrywasz. Zagrywam rybkę. Zagrywasz. Spróbuj odgadnąć, jaki numer ma karta jednego gracza, inny niż jeden. Jeśli się uda, ten gracz zostaje wyeliminowany. Jeśli ci się nie uda, nie odkrywaj swojej karty. No dobra, kogo tutaj wybierasz? Kuba ma... trójkę. Sorry, więcej tak nie będę tak, wybierał. Mam trójkę, zostałem nie wyeliminowany. Co ty gadasz, bo nie wiesz. Króliczek bojowy. Co za... Czuję się jak ten kotek na tej karcie teraz, nie? Wyskoczyłeś, to ja miałem być króliczkiem bojowym, a mnie wyeliminowałeś. To już wyeliminowałeś. Została dzisiaj nasza dwójka. No nie wierzę, na samym początku odgadnęłem kartę. Niesamowite. Pewnie o tym powiedziałem. Pewnie o tym powiedziałem, na pewno powiedziałem o tym na wstępie, ale gramy do trzech zwycięstw. Kto będzie miał pierwsze trzy żetony, ten wygrywa. No ja już nie Kuba dostanę w tej rozgrywce żetonu. Czekaj, jak ci się w tej rundzie nie dostaniesz. Ten gracz został wyeliminowany? No tak, został wyeliminowany. Czyli teraz byłby Kuba i jestem ja. Dociągam kartę.
Fajnie grasz, Kuba. Patrz, ten, co był najbardziej rządny władzy, ten, który to najbardziej krzyczał, teraz grzeje ławę. Poczekajcie, dobra. Ja się jeszcze odgryzę. I teraz ja mam to, no odgryziesz się dokładnie, jak zwierzę. Teraz ja mam... Ja mam tę samą kartę i teraz strzelam, co ty możesz mieć. Zaczynamy grę. I co? Od razu eliminacja. I tak sobie siedzę, czekam, obserwuję. Patrzę, jak te karty lecą. Nic się nie dzieje. Czyli tak, była trójka, dwie jedynki, jedynki nie mogę powiedzieć. Była trójka, ja mam piętnastkę. Masz siódemkę. Nie. Ale grasz uczciwie, rozumiem. Uczciwie. Grasz uczciwie. No dobrze, to teraz ty dobierasz kartę. Co tam? Nie odzywajcie się do mnie. No takie są brutalne zasady. Króliczek bojowy. Co ci tutaj... Dobra. Cicho. Dobierz wierchnią kartę z talii i w tajemnicy jej obejrzyj, a następnie wsuń do talii. W dowolnym miejscu. Można, włożyć. W dowolne miejsce. Wsuń w dowolne miejsce, czyli możesz wsunąć na wierzch. Tak, obojętnie gdzie. A możesz... Jeżeli chcesz, żeby Arek ją dostał. Jeżeli chcesz, żebym nie wiedział, że ją położyłeś na... To możesz w czasie pod stołem to zrobić. Pod stołem tak? To ja zaraz nie kogoś będę kopnę. Nic pod stołem robił. No dobrze. Biorę kartę. No ciekawe co tam możesz mieć. Ja mam król kot. Dobrze, ja robię to samo. Podglądam kartę wierzchnią. Czyli mogę wsunąć. No dobrze. Wsuwam ją w tajemnicy na samą górę. Wow. Też mi tajemnica. Dobieraj kartę. Zagrałem tą kartę. I co tam jest napisane? Jeśli na końcu rundy ta karta jest na twojej ręce, wygrywam z królem, tak? Z królem. Dobrze, to był teraz królewski odkurzacz i teraz ja biorę kartę. Ja nie czytałem, czekaj. Biorę to jest krystalowa kula, myszołapka i królewski odkurzacz. Dobra, będę czytał. Krystalowa kura. Kura. No dobrze, ajajaj. To nie tak miało wyglądać. Teraz to będę od początku nie tak miało wyglądać, miałem grać. Teraz będę full house tutaj zbierał. Aj, dobrze, nie. Troszeczkę się przeliczyłem, także zagrywam znowu kryształową kulę i strzelam teraz. Strzelam, że masz czwórkę. Nie. Na pewno? No dobrze. No muszę ci uwierzyć, no nie ma innego wyjścia. No dobra, dawaj. Co ja mogę mieć? Co on może mieć? Poczekaj, dwójeczek ile? Trzy karty. Ty masz trójkę. No ty chyba sobie jaja robisz. A zobaczcie, co jeszcze mam. Jeszcze miał króla. Jeszcze mam królko. No i pierwsza korona, wjeżdża gdzie? Tak, na moją głowę. Wow, co to za szczęście. Odgadnąłem drugą kartę podczas jednej rundy. Jestem mistrzem od zgadywania kart. Wicia, jedno jest pewne. Ja się na pewno zemszczę. Oj, boję się, że będzie zemsta. Będzie zemsta, już się boję. No to chyba sobie jaja robisz. Patrz, dwie trójki i nas wyeliminował. No dobra, zdobywasz pierwszy żeton i jedziemy. Zasłużyłem na to. Tak, i jedziemy. No brawo, brawo. No coś tutaj podejrzane to było. Ja też jestem łysy i też mi by się przydała korona. A kto ją założył jako pierwszy? Litek, który jako jedyny z nas ma włosy. Coś tu jest nie tak. Dobra, to nie. Ja myślę, że on tak troszeczkę brak kuka mi słów, jednak. Brak mi słów. Weź też tą kartę, która została odrzucona. Tak, a co było odrzucone? Jedyneczka. No tych jedyneczek jest najwięcej. Co to za emocja, nie ma. Załóż koronę. Nie mogę w to uwierzyć. Załóż koronę. Wyeliminowałem dwóch, jeśli miałem kota. Jeszcze. Wszyscy mieli taką samą kartę. No to dobra. Się nagrywa? To była ustawka. To na pewno to się nagrywa? Ustawka. A kartę? I odrzucam kartę, znaczy chowam. Dobra, niech Kuba zaczyna. Pytanie, kto zaczyna teraz? Kuba. Ja mogę... W pierwszej rundzie zaczynał Witek. Dobra, to niech on zagra teraz, choć teraz zaczynam. Ja zagram sobie choć raz, wezmę sobie jakąś kartę. Wróciłeś do gry. Wszyscy znają tą kartę, to kryształowa kula, czyli... Kura. Sobie teraz odgadnę. Myślę, że teraz Witek ma trójkę. Nie. Nie. No dobra. No i to tyle. Wierzę ci. Teraz ja biorę. Również sobie odgadnę. Witek, masz dwójkę. Nie. Cóż za emocje. O, no proszę. Arek ma trójkę. Nie. Mogę się patrzeć w twoim kierunku, Kuba, bo będzie, że podglądam. Kiepawy kuglarz. Co to jest? Wszyscy gracze zwracają swoje karty do talii. Potasuj talię i rozdaj graczom po jednej nowej karcie.
Wszyscy gracze, ty nie, też. Nie pograłem... Ja też? No wszyscy gracze. Także jak miałeś dziesiątkę, to się wkopałeś. Miałeś dziesiątkę? Nie. Nie wie co miał. Ładnie potasuj. Ładnie tasuję. W poprzedniej rundzie nie robiłem nic, to teraz chociaż sobie coś porobię, nie? No dobrze, proszę, karta dla ciebie. Dziękuję. I dla mnie. Dycha dla mnie. Czyli teraz moja kolej. Dobieram kartę. Co to jest? Co to jest? Zobaczcie, co mam. Króliczek bojowy. Porównaj w tajemnicy kartę z innym graczem. Ten, kto ma niższy numer, zostaje wyeliminowany. W tajemnicy to ja nie patrzę. Ja będę patrzył w kamerę. I ten, który ma niższy numer z tej dwójki, zostaje wyeliminowany. Czyżby Arek jest, wyeliminował sam czy siebie? Czy to jest twoja karta? Nie. Przykro mi. No i się zaczęło. Od razu zemsta i od razu mnie wyrzucił. Co za typ. Zostałeś wyeliminowany. Ale co to? To tak niesprawiedliwe. Jak niesprawiedliwe? Bardzo sprawiedliwie. Bierz koronę pod pachę, siadaj do kąta tak, i obserwuj. Dokładnie. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Teraz ja? Kuba, tak. Zostaliśmy sami na placu boju. Na placu boju. Myszołapka. Mhm. Stań tutaj. Dobierz wierzchnią kartę z talii, w tajemnicy ją obejrzyj, następnie wsuń do talii w dowolnym miejscu. I? I? Zostawiasz ją dla mnie. Tak. No to biorę. Wykładam. No to samo muszę wyłożyć. Cóż za emocje. Dobieraj. Dobieram. No. Nie rzucamy tempo. Możemy narzucić trochę tempo. Ale Kuba to ma jakieś grube strategie, widzę. Żadnych strategii. Tak samo czytam ze zrozumieniem. Jestem zwierzaczkiem rządnym władzy i chcę tą władzę. Jakaś korona by się przydała. Dobra, kryształowa kula. Odgadnę, jakie jest karta innego gracza. Mhm. Odgaduj. Rozumiem, że mnie. No, jesteś jedynym graczem. Myślę, że masz czwórkę. Nie. Nie. Dobrze. A ty mu nie podpowiadaj, bo ty dobrze strzelasz. Nie mówię, że w tym przypadku, ale ogólnie. Można szybciej grać? Mnie nudno. Szybciej. Szybciej. Moja ulubiona. Króliczek bojowy. Chciałbym porównać kartę. Jak masz o niższym numerze, jesteś wyeliminowany. Chyba ma wysoką kartę. Tak. Oj, czy ta piątka to jest twoja karta? Tak, ta piątka. Bo moja to jest dziewiątka. Ale ty masz. Dziękuję. No i pięknie. I pierwsza korona wędruje tam, gdzie jej dziś miejsce. Dziś nie jest mój dzień. A tutaj znowu rybka. A tutaj znowu rybka. Dużo tych rybek. Rybek jest najwięcej. Tak, rybek jest ile? Pięć. Pięć. A dziewiątek ile? Jedna była. Do ilu zwycięstw gramy? Do trzech. Do trzech. A co jeżeli teraz ty wygrasz? Ty wygrasz. I ja wygram. Nie wygrasz, spoko. To nie wygram. Nie ma co się zastanawiać. Dobra. Raz, dwa, trzy i jedna karta schowana. Tarek zaczynasz. Teraz ja zaczynam. Dobieram kartę. I co tam będzie? Jedynka. Zwierzaczku. Co to jedynka była? To była kura. A nie. Skorupancerz. No nieźle. No taki troszeczkę... taki troszeczkę tak. Jakby wyszedł ziomek ze Snoop Dogiem. Taki ziomek trochę. Twoja karta jest chroniona. Do twojej następnej tury nikt nie może jej zabrać, podejrzeć, ani zmusić cię do wykonania jakiejkolwiek akcji. Dobra. To nie będę z tym... Witek mnie nie wyeliminuje teraz przynajmniej. Czujesz się bezpieczny do następnej tury? Na razie tak. Zobacz, wyłożył czwórkę, czyli ma coś tam... Może nie, po prostu chciałem być bezpieczny. Daj, nie wierzę ci. No taka eliminacja też jest... No tak, ale widzisz, on... Prawdopodobna. On o tym mówi, czyli... Ja królewski odkurzacz. To nic nie robi. Nic nie robi. Na tym etapie. No ale skąd wiesz, może ktoś miał dziesiątkę? Nie. Kryształowa kula. Mhm. Cię z tobą nic nie mogę, bo chronicie skorupancerz. Tak. Natomiast myślę, że Witek ma... piątkę. Tak, dobrze. Dobrze. Zemsta, tak? Zemsta, jest zemsta, no to fajnie. Dziękuję fajnie. Ci, kryształowa kula. Dobieram kartę. Jak ty tak strzeliłeś? Kryształowa kula. Moim zdaniem Kuba ma. To jest oczywiste, że ma trójkę. Króliczka bojowego? Tak. Nie. Dobrze, to teraz dobieraj kartę. Niech zgadnę, kryształowa kula. Skąd wiedziałeś? To bo mam kryształową kulę. Też masz kryształową kulę? Może mieć. Co ja mogę mieć? Dwójkę. Nie. Ma wysoką kartę na bank. Siedzi tam.
zagrywam dwójkę. To nie była ta karta, którą miałem na ręce. Czy na pewno? Wszystko będzie widać na kamerach. Wszystko będzie widać. Podglądam kartę. Wszystko rozumiem. No nie wiem. Ale chowasz tą kartę, którą wyciągnęłeś, a nie tam. Czy to jest na pewno? Poczekaj. Dobierz wyjaśnią kartę z talii w tajemnicy, a następnie wsunię w dowolnym miejscu w talii. Bo ty już tam... Nie, będziesz... no nie oszukuję, nie oszukuję, dobra. Bo czy Arek nie oszukuje? Nie oszukuję, bo myślałem, że mogę obojętnie jaką włożyć, ale włożę tę, oczywiście, musicie mi ufać. Lepiej uważaj, co wkładasz, tak. Gdzie wkładasz. To prawda, trzeba uważać. Ale teraz ja. To. Teraz ja. Tak. Wszystko dobieraj kartę. Widzę. No, chyba dużo tekstu na tej karcie. Wężodziej. Wężodziej. Zmuś innego gracza do wyłożenia swojej karty bez wykonania opisanej na niej akcji. Następnie ten gracz dobiera nową kartę. Zmuszam cię do tego. I to jest ta karta, którą miałem od początku. Szósteczka, ale no, że nie ma żadnej akcji. No i dobieram następną kartę. A co szósteczka robi? Tajemnicy podejrzyj kartę, która na początku rundy wie, co mogę jest wyeliminowane. Dobrze, ale mam swoją tak, turę. Zaczynasz swoją turę. Czyli dobieram kartę. Co by tutaj? Ciekawe, czy ja muszę wykonać. Jest wykonaj akcję, no, ale to mi się nie podoba. No co? Czym zaskoczy nasz Arek w tej rozgrywce? Dowiecie się. Porekamy. Jutro. Dowiecie się jutro. One hour later. Nie, no bez sensu. Bez sensu? Ja nie chcę tego robić. Nie chcesz, nie chcę ale robić musisz. Tego ani tego. Możesz się wycofać z gry i ja biorę koronę. Idziesz w ten układ? Nie głaszcz tego. Jeśli któryś z graczy ma na ręce króla kota, musi się z tobą zamienić kartami. Nie mam króla kota. Ajajaj. I pozbyłem się dziewiątki. Natomiast ja teraz biorę to. Czym nas zaskoczysz? Nas tu uwjeżdża króliczek bojowy. Tajemnicy, chociaż to nie będzie tajemnica, bo Witek już nie gra, porównujemy karty i ten, który ma niższą, zostaje wyeliminowany. Znaczy, zróbmy to w tajemnicy przed graczami. Powiem tak, zrobiłeś błąd, jeżeli nie masz króla kota. Ojej, siódemeczka, wyeliminowałem się sam. Elegancko, sam się wyeliminował. Dobrze, no to lepiej dla mnie, druga korona, ciach, jeszcze jedna i się żegnamy. Było miło. Tam była czwóreczka, czyli bym zamienił szóstkę na czwóreczkę. Trzeci raz wyeliminowałem się sam. Nie miałem za dużego wyboru, ponieważ miałem dwie takie same karty. Z niską cyfrą, bo chyba tylko z trójką. Nie ma szans, żeby wygrać. I co? Znowu siedzę w poczekalni i czekam, aż chłopaki skończą swoją rozgrywkę. Trzeba postarać się nie dać Arkowi wygrać. Za szybko nabiorę te korony. Nie idzie mi dzisiaj. Nie idzie. Dobra, teraz startujesz. A to, co mi się nie podobało w tej, to było co? Ósemka, wymiana muszli, że muszę się z tobą zamienić kartą. A ja wiedziałem, że mam ósemkę i moim zdaniem jest duża szansa, że masz coś mniej, nie? No trochę tu trzeba kombinować, tak. Raz, dwa, trzy i jedna karta na bok. I teraz kto pierwszy? Witek, tak? Tak. Już wszystko wiem. Arek. Chłopaki teraz wyjdą na chwilę, będą się porównywać. I co, ty otwierasz, a ja nie pokazuję swoją kartę, tak? Nie, ten, który ma słabszą, odpada. No, Arek odpada. Ja mam więcej. No dobrze. Już nie wygrasz tutaj. Tak się chcecie bawić. Podsuń kartę wyżej, żeby było widać. Tak się chcecie bawić, no dobrze. Dobrze, Witek, Kuba, no. Ja ci kibicuję. Zemsta. Już nie musisz się aż tak chować. Nie muszę się aż tak chować. Myszo, łapka. Obejrzę, zobaczę, co tam jest. Króliczek bojowy. Mi się widziałeś? Wczoraj byłem na siłowni. Smutno mi się zrobiło. No przydałoby się. Proszę, jedziesz. Co tam jest? Co to jest za karta? Zmusz innego gracza do wyłożenia swojej karty bez wykonania opisanej na niej akcji, a następnie... Bardzo proszę, króliczek bojowy, nic się nie dzieje i w jego miejsce biorę nową kartę. Tak. I teraz zaczynasz... Tak, czyli dobieram kartę, bo jest moja runda. Króliczek bojowy, niby trójeczka, silna karta. Dobra, trójki. Ile trójek? Trzy. Jeszcze jedna trójeczka jest. Boję się tej A ja trójki. siedzę. No ja też się boję. Kryształowa kula. Spróbujemy odgadnąć, co masz i jak mi się uda, to cię wyeliminuję. Tak jest. No to co on może mieć? Szczerze. Siódemkę. Nie. Znowu mam zagrać kartę? Tak. No dobrze.
Skorupancerz. Skorupancerz. I w jego miejsce wjeżdża on. I teraz biorę kartę, bo zaczynam. Ale samo jedynkę tam, czekaj. Będzie zgadywał teraz. I znowu będę zgadywał, co masz. Zagrałeś piątkę, nie miałeś siódemki, więc masz dwójkę. Nie. No, znowu to nie udało. Dwójki dwie tutaj są. A, no przejdź. Oj, taka strata. Kurczę. No kurczę, kurczę. Dobra, nie ma tu kurczaków. To są zwierzaki rządne władzy. Kurczę, to takie karty, no dobra, no to zrobimy tak, nie? Jeśli ktoś z graczy ma na ręce króla kota, musi z tobą się zamienić kartami. Jeśli nie mam nikt króla nie ma na ręce króla kota, albo jeśli ty go masz, nie ma to króla karta kota. Nic nie robi. Nie mam króla. Chciałem poczytać trochę. Nie. Tak się ładnie zasłania. Chyba coś tam ukrywa ciekawego. Ja dalej polecam w kryształowe kule. No już dużo strzelałeś. Dalej będę zgadywał. Troszkę mnie korci, żeby też strzelić w jedynkę, ale nie, to nie jest nie, mój bo nie wybór. Możesz jedynki. Nie mogę jedynki? Nie, a, nie inny mogę. Niż jeden. Może zero? Masz króla kota. Nie. To nie jest mój dzień na grę. Dobra. No i teraz trafi czy nie trafi? Dobra, pomyślimy trochę, tak? Jedynkę nie mogę. Budujesz napięcie. Masz czwórkę. Nie mam czwórki. Cóż za gra. Ja tylko siedzę i się przyglądam. Jedyneczki wszystkie, bo ja się boję tych jedynek. Ale to jest mocne, no. Strzelanie. Rozkopywacz grobów. To ja sobie zajrzę, co tam leży sobie. A ty tam podglądasz ja wszystko. No może on już nie gra. Też mogę w tej zobaczyć. Rundzie. O nie. O nie. Na tym strasznie etapie, różowo na tej planszy. Na tym etapie strzelanie ma sens. Dogłębna analiza. Masz króla kota? Nie, nie mam króla kota. Myślałem, że wyciągnęłeś go. Powiem, że fajnie. Fajnie zgadywać te karty. Bardzo mi się podoba ten element w tej grze. To jest ciekawe. Skorupancerz. Moja karta jest bezpieczna. Nie możesz jej podejrzeć, zabrać, zmienić. Mocne zagranie, mocne. Długa runda się kręci. Kuba, no trzymam kciuki za ciebie. Kiepawy kuglarz. Wszyscy gracie zwracają swoje karty do talii, potasuj talię i rozdaj graciom po jednej. Mi nie możesz, bo wszyscy jestem chroniony, więc odkładasz swoją kartę. Tak, ten sam błąd popełniłem w pierwszej rundzie, więc trzeba było uważać. Karta stół, karta stół. Dobra, tak. Ale no, no tam jedna z tych trzech kart, kto wie, no może być coś mocnego. Mogę? No. Czekaj, bo ty na to patrzysz. Dobra, zamknąłem oczy. I biorę kartę. No tak, bierzesz, no to rzecz, no... Ale nie bierzesz kartę, bo moja runda jest. Oj, przepraszam i teraz... Czyli tą wziąłeś i ta zostaje zwrócona, tak. Ale... I ja ją wezmę. Ale teraz już wie, co jest. No, no właśnie, życia. Wie, co jest, nie? Nieładnie. Troszkę popsułeś rozgrywkę. Za szybko. Aj, mam nadzieję, że jest ci głupio. Ale i tak przegram. Mam nadzieję, że jest ci głupio. Znaczy, no ja bym ci anulował teraz jedną koronę za takie coś. No nie aż tak. Ja no. Muszę teraz podejść do tego taktycznie. No, dawaj. Wiedząc, że on wie. Nie wie, co tu jest. Aha, nie wie, co tu jest. Wie, co ja wziąłem. Tak, ale ty nie wiesz, co ja wziąłem. Przepraszam za Witka. Jest taki troszeczkę w gorącej wodzie kąpany. No ważne decyzje, no ja liczę, że Kuba wygra. No przydałaby mi się ta jedna korona. Nie. Wtedy się rozłożą jakoś te wyniki. Nie ma czego z królem kotem walczyć. Nie masz czego. Dobra. No dobra. Wymieniamy się. Wymiana muszli. No dobra. I co to jest? Zamieniasz się z moją kartą na ręce. Co ty chowasz? Ja wiem, co ty masz. No dobrze. I ja zagrywam, tak? Tak. I teraz zagraj kartę. Witek jeszcze nie wie, ale ja wiem, że na stole został już tylko król kot i odkurzacz. Wiem, jak to się skończy. Nie. Za późno, karta stół. Nie! Karta stół. Nie możesz drugi są raz. Są zasady. Drugi położyłeś raz, tą kartę. Drugi raz. Nie. Położyłeś tą kartę. Przecież wiem, co masz, ty masz. Masz króla kota, tak. A mój odkurzacz wygrywa z twoim królem kotem. I co my mamy po koronie?
Nie. Nie. Ja wygrywam, ja biorę koronę. Bierze koronę, bo ta karta zamienia. Wygrywa z królem. Wygrywa kotem. Z królem kotem. Ale to głupie było, dałem tobie zwycięstwo po prostu. Ale no. Tak naprawdę jakbyś to zagrał, to co ci dodaje? Zostajesz automatycznie wyeliminowany, jeżeli ją zagrasz. Dlatego musisz ją trzymać do końca. A, no tak. Czyli byłeś na straconej takie, pozycji. Takie, jakby przegrałem. Koronę wziąłeś? Koronę wziąłem. Dobra, bierzemy wszystkie karty. Kurczę, fajnie. Co ty za no ładnie, tu były emocje do końca. Ale ty tak na końcu, to tam wszystko przemyśliłeś sobie, nie? Pomogło mi to, że wiedziałem, co jest tam. Tak? Wiedziałem, że tu jest i odkurzacz, i kot. Tylko nie wiedziałem, czy leży, czy jest u ciebie, czy... I zaryzykowałem. To myślisz porządnie, bo to jest bardzo ważne. Dobrze. Kto teraz będzie zaczynał? Kuba. Wydaje mi się, że ja. Mi też się wydaje, jedną kartę. I jedna karta na bok. Bierę kartę. Przypominamy. Witek, jedna korona, Kuba, jedna. Weź ją może tak troszeczkę, żeby była w kadrze. A ja mam dwie. Proszę się nie chwalić. Myszołapka. Oglądam. I odkładam. Macie. A ja najbardziej biorę. Znienawidzona karta. A ja biorę. No to może od razu sobie strzelę, żeby nie było, tak? Witek posiada. Zemsta. Czyli tak, Witek. Uwidziałeś. Zemsta. Witek. Ja się już zemściłem, teraz Arka kolej. Ja ci powiem tak, że moim zdaniem na 10%... wysoki procent. Posiadasz króliczka bojowego, trójkę. Nie. Moim zdaniem Arek posiada czwórkę. Nie. Obroniłeś. Moim zdaniem Arek posiada piątkę. Nie. A możecie się odczepić ode mnie? Masz dwie korony, czyli taktycznie... Było... Moim zdaniem... Witek... Ja. Witek posiada... Nigdy nie zgadniesz. Piątkę. Kurwa. Jest. Zgłaszam się do twórców tej gry, aby szklaną kulę zamienili na szklaną kurę. Eliminacja. Żegnamy. Zostałeś nominowany do opuszczenia domu Wielkiego Brata. Znowu ja będę siedział. Opuszczenia studio Argonavia. Teraz ja. Jedziesz. Nie lubię już tą grę. Przed chwilą ją bardzo lubiłeś. No bo wygrałem. Tylko nie mów nowo. Wymiana muszli. Zamieniamy się kartami na ręce. Dobrze, na szczęście. Fajną kartę mi oddałeś, wykładasz kartę i nie zagrywasz. Ale pobieram nową w jej miejsce, i pobierasz nową. Zdziwionko siedziałeś, patrz jaki. I co, zaczynam rundkę i? Tak. I bierzesz kartę, tak jest. Mógłbym by też z wami pograć. Mógłbyś. Jakbyśmy chcieli z tobą pograć. Ostatnia kryształowa kula. Nie chcemy z tobą grać. Trójkę. Dobrze spadła, nie wiedziałem. Nie stresuj się. Ale by się popsuła rozgrywka. Masz siódemkę. Nawet nie wiem, co ja mam. Nie. Kiepawy kuglarz. No, kiepasa. Nie mam kiepawego kuglarza. Nie głaszcz tego. Dobre są te karty. Królewski odkurzacz. No niestety. Ona nic nie robi. Strata akcji. Skorupancerz. Moja karta jest bezpieczna. Dobrze, jesteś bezpieczny. Jesteś bezpieczny, czyli tak. Kurczę. Szkoda. No co byś mi zrobił? Nie wiem, porównał. Nie porównasz. Więc zaczyna się moja runda, ja biorę. Kuba wygrywa, bo ja chcę jeszcze jedną rundę zagrać. Wygrywa, bo chcę jedną rundę zagrać. Skorupancerz. No szkubany. To jest głupie, bo blokuje fajnie. Dobrze. Dobieram kartę. Z wierzchu. Nie dobierasz, a oglądasz i chowasz do talii. A, już tak mało zostało. No. Tak, czekaj, przesuńmy trochę, żeby... Dobrze. Było widać, co się dzieje. Teraz ty. Teraz ja? Wygląda na to, że muszę wziąć tą kartę. I ją zagram. Siedzie tak, dobierz wierzchnią kartę i obejrzyj w tajemnicy. I to jest to pytanie.
No dobrze, to go oszukam trochę, że tam jest wysokie, tam miał niżej. To są tylko dwie do wyboru i teraz mam mały dylemat. Czy Kuba to przemyślał, ale ogólnie no jest dosyć taki błyskotliwy. I mógł pomyśleć, że ja tak pomyślę. A może pomyślałem, że pomyślisz, że ja pomyślę i przewidziałem. Dobra, ryzykuję. Karta do porównania. Karta inna, dobra, proszę. I kto ma niższą? Ja mam niższą. Gratuluję. Dobra, Witek sam się wyeliminowałeś. Zobaczcie, co tutaj było. Król kot, czyli tu jest... A nie, tu nie ma, odkurzacz już leżał. Tu był kiepawy kuglarz. Na finał zmienił nam się wystrój. Robi się poważnie, dlatego kolor niepoważny. Witek ostro zaczął, ale... No dobra, to ostro. Dobra, czyli tak, mamy dwie, po dwie z Kubą. Będę kończyć. Witek ma jedną, a no rzeczywiście no może być remis. Jedziemy. Weź szybko przeczytaj, co jest, jaki jest remis. Tylko nie mów, że wszyscy wygrywają, bo... Jak ja wygram, to remis. Bo to nie jestem zainteresowany. Dlatego nie pozwolimy muszę ci wygrać. Po prostu wygrana, gra kończy się, gdy jeden z graczy remis zdobędzie odpowiednią ilość żetonów. Remis. Przy dwóch, trzech graczy trzy żetony, remis. Jeśli na koniec rundy co najmniej dwie osoby mają kartę o tym samym najwyższym numerze, spójrz na odkryte karty leżące przed każdą z nich. Ale to nie jest to. To jest remis, jeżeli chodzi o mocy karty. No, tak jakby jednego... A, tam napisane. Jeżeli 2, 3... Nie, nie, no to masz ten. Dobra. Nie widzę informacji. Uwaga, ostatnie rozdanie. No, będziemy się martwić później, najwyżej... Zobaczymy, co wyjdzie. W związku z tym, że to jest moja gra, to ja wygrywam jak coś. Dobrze, kto zaczyna? Teraz ty zaczynałeś. Nie, zaczynałeś to ty teraz, tak. Tak, teraz ja zaczynam. Jedna karta idzie na bok. Mhm. I teraz ja zaczynam. Dawaj, dobiję mnie. Już? Finish him. Finish him. Dobrze, w tajemnicy. Mystery. Myszołapka. Pobawimy się. Teraz ja? Tak. Nie mów, że może być jeszcze jedna myszołapka? Może być. Skorupancerz. Moja karta jest bezpieczna. Czuję się bezpiecznie. Dobrze. Du. A co tak już? Napięcie, nie? Jest no, napięcie. Każdy chce wygrać. Wiadomo jest. Ja nie chcę. Ja już wygrałem. Mi jednej korony starczy. Czyli ty jesteś bezpieczny. Jestem bezpieczny. Ja też jestem bezpieczny. Mam króla kota. A dobra, niech będzie. Witek, zagrywasz kartę i nie ma tej akcji. A jak to będzie król kot, który przy wyłożeniu eliminuje go automatycznie? Nie zagrywa tej akcji. Ale nie zagrywam tą kartę. Dobrze. To dobrze, że nie wziąłem innej karty. I teraz moja runda, tak? Mhm. Biorę kartę. No dobrze, to już jedna mocna karta odpadła. Tak, podglądasz. To jest zajebista karta, to schowamy gdzieś tam do środka. Dobrze, to ja sobie biorę. Aj, był błąd, ale dobra. Jestem trochę w kropce. Dobrze, że nie w rozkroku. Też byłem parę razy. Ojej. Króliczek bojowy. Masz dwa króliczka? Du. Uważaj, głowa się paruje. Buduję napięcie. Patrzysz moją? Aj. Tak. Oj. Przegrałem. Zostałeś wyeliminowany. Ale pokazujesz pokaż kartę. Pokazuję kartę. Widziałem dwa króliczki bojowe. Dwa króliczki bojowe. To już nie wygram. Aj. A Kuba sam się zabił. Co za ty. Ale tą kartę otwierasz na swój stosik. O tak. No to co? To ty. Dobieram kartę. No to bierz. Uwaga. Ciężki wybór, ale pobawię się w przewidywanie przyszłości. Arek wybrał kryształową kulę. Kryształowa kura. Jeżeli zgadniesz, to będzie... Kura. Kryształowa kula. To powinna być kryształowa kura. Jeżeli teraz zgadniesz, to będzie mega ciekawe, nie? Ja wiem, co on ma, ale nie powiem. A ja wiem, co ja mam, ale też nie powiem. Moim zdaniem Witek posiada kartę z numerem 7. No nie gadaj. Nie trafiłeś. Robi nadzieję. Dobra. Moim zdaniem Arek posiada 6.
nie trafiłeś. Moim zdaniem... Zaraz się zacznie, nie? No nic, skoro pancerz, jestem bezpieczny. Moja ulubiona karta. No, I'm safe. Nic mi nie może zrobić teraz. I każda zagrana akcja idzie w piach. Aj. No dobra, szkoda. Szkoda kryształowej kuli. No tak. Kurczę. No możesz. No mogę. Dobra. Wóz albo przewóz. Cóż za emocjonująca rozgrywka. Króliczek bojowy. Króliczek bojowy. Jeżeli twoja karta jest niższa niż moja, wygrałem. A jak nie, a co, to będzie remis. No nie, no to dajemy, bo i tak Kuba już nie gra. No tak. Trzy, to jest moja. Tak. To jest twoje. Ja wiem, które moje. Ry. Nie! Nie. Tu. No dobrze, czyli co uczciwie, no. Mamy remis, wszyscy dzisiaj wszyscy jesteśmy zwycięzcami, nie ma przegranych. Że gra moja, to wygrałem. Witek taki cwaniak jako pierwszy wziął koronę do ręki, ale liczy się ten, kto kończy. A dzisiaj skończyliśmy wszyscy razem. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami, nie ma wśród nas przegranych. No dobra, no była szansa, że wygram 50-50. No. Możemy zagrać ostatnią decydującą rundę. Uuu, dobra. Dawajcie, zagramy. Zagramy? Dobra. Zagramy. Kto wygrał, ten dawaj wygrał. Dawaj tą koronę. No i fajnie, wyszedł nam remis. Zobaczymy teraz, kto wygra wszystkie korony. A wy na kogo obstawiacie? Ostatnia decydująca rozgrywka. Korony się nie liczą. Tym razem pierwsza karta odrzucona. I tak jakby ja zaczynam, nie? Tak. I walczymy nie, o ja. Cały stos koron. Właśnie chciałem nie. powiedzieć, i że... trzeba na nowo pierwszą osobę, nie no mam dlaczego? Czym rzucić. Wy chodziliście, a ja nie? Nie mam czym rzucić, dobrze, okej. Okay. Yes. Zaczynaj. Poczekaj, zobaczę co mam. Dobra, ciągnę. Walka o wszystko. Jadę. Walka o wszystko. No dobra, Arek, masz trójkę. Nie. Dobra. Ale to będzie... No już jesteś naznaczony, nie? Wszystkie pociski lecą w ciebie teraz przez to. Tyryli. Oglądam. Podglądaj, myszko. Myszołapko. O, skubany. Ja, no to dobrze, to jest dobre, nie? Wkładam kartę na wiedzieć, jaka ostatnia karta. Jeżeli dane mi będzie w ogóle dotrwać. Jestem do bezpieczny. No i dobrze. Co tam masz, zwierzaczku? Tęga rozkmina. Króliczek bojowy. Ja jestem bezpieczny, od razu mówię. Ty zagrywasz tą kartę, tak? Co robię? No ja mam więcej. I ty masz tą więcej? Kartę... Czyli Kuba jest wyeliminowany. No to jest wyeliminowany. Otwieraj tą kartę. A to jest... To będzie mocna walka teraz. Mocna karta. No przykro mi, Kuba. No widzisz, jaki to jest. No widzę, widzę. A jaka ostatnia była? Możesz podpowiedzieć? Nie mogę. Ale mi może. Ojejku, co? Z rachunku prawdopodobieństwa. Możesz wynika, mieć wszystko. Że jest to coś z przedziału między 3 a 10. Tak. I moim zdaniem będzie to trójka. No nie. Moim zdaniem ty masz piątkę. No nie. No nie. Moim czekaj, ja piątkę zdaniem... już mówiłem. A nie, szóstkę mówiłem. Jestem bezpieczny. No dobrze. Emocje, emocje. No i teraz musi coś zagrać, co będzie mu nie pasować, tak czuję. Wysoka stawka, wszystkie korony. Wszystkie korony. Mega stos koron. Dobra. Wężo... Dżo, dobrze. I tak nie działa, dzieje. Bo jestem bezpieczny. Tak. Uwaga. Ale nie wiesz, co ja mam. Podglądam. No i po co to ci? Po to ci... O kurwa. Oni nie wiedzą, ale ja wiem. Zobaczymy, jak tutaj się wybroni. Zmuś innego gracia, żeby zamienił się z tobą kartami na randę. No to już są otwarte karty. Dostaję trójkę, Witek dostaje dziewiątkę. Ja myślałem ryzykować czy nie ryzykować, ale nie chciałem. Bo mogłem zagrać trójkę, nie? I wtedy by przegrałem. No i teraz Arek. Teraz Arek. Ale Arek teraz wie, co ja mam.
Moim zdaniem... A nie, nie wierzę. Posiadasz jest... dziewiątkę. Nie, nie posiadam dziewiątki. To jest... Głupie to jest. Skunks. Dziękuję. Wszystkie korony należą do mnie. No to co? Daliśmy mu wygrać, jak się cieszy. W końcu to jego gra. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Jestem prawdziwym królem. Napiszcie w komentarze, czy zgadnęliście, kto wygra wszystkie korony. Ale ponieważ to Arka gra, daliśmy mu te korony wszystkie. Może je sobie zabrać do domu, postawić na półeczce i patrzeć na nie codziennie, każdego wieczora. I wspominać naszą grę. To była dobra gra. Szkoda, że ją przegrałem. Mam tego dość, wychodzę. Tam była siódemka, następny był królko. A mi został króliczek. Gdzie był? Następny był następny. Królko. A ty, którą odłożyłeś na samym króliczka bojowego. Króliczka bojowego. Nie chciałem go użyć. No to właśnie. Jest taka straszna karta. Taka obusieczna karta. Na samym początku możesz kogoś wyeliminować. Najgorzej jest, jeżeli ty masz na ręce niską kartę i wylosujesz króliczka bojowego. No ja przecież miałem dwójkę i króliczka wylosowałem, tak, nie? Tak, ja też chyba tak miałem. No nie powiem, rzeczywiście fajnie ktoś wymyślił te zasady. Ich nauka to jakieś 30 sekund, jednak troszeczkę brakuje w tej grze głębi. No i moim zdaniem karta z numerem 3, ta z króliczkiem, to jest totalne przegięcie. Można już kogoś wyeliminować na samym początku. Moja ocena 7 na 10. Uważam, że gra jest mega fajnie, fajnie się pograć, pobawić się, ale gra nie jest idealna, dlatego moja ocena jest 8,5 na 10. Zwierzaki rządne władzy to sympatyczna gierka, fajne postacie, troszkę śmieszne, ale raczej dla jakiegoś młodego gracza niż dla takich starych wyjadaczy jak my. Dlatego oceniam ją dzisiaj na 5 koron na 10 możliwych. A jak, albo dwie, jak miałeś dwa króliczka, nie? Już i co, i nic nie możesz zrobić. Musiałem jednego króliczka zagrać. Ale to jest fajny patent, nie? Ty wiesz, jaka mnie karta, wyciągasz to i pech, od razu możesz kogoś wyeliminować. No i zostałeś wyeliminowany. Jakby no. Można było mieć trzy karty na ręce. Powiem tak, zemściłem się za te wszystkie eliminacje i ataki w moją stronę. Dobra, zwijamy te zwierzątka. Zwijamy zwierzątka. Arek jest najbardziej rządny władzy z nas wszystkich i... No i wyszło, gramy. I wyszło. No nie wiem. Dobra, bardzo dziękujemy za oglądanie. I do następnego. Na razie, cześć. Cześć. No, cześć. Ale co, no fajnie. Bierz te swoje korony, kurde. No bierz. Sukces. Myście się wyprostowali. Dobra. Wyprostować się? Jazda. Nie, jest git. Teraz już siedzę, tak? Siedzę jak siedziałem. Uważam, że gra jest... Te korony. Te korony.